Siemaneczko wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku z Bunkra Złomiarza. Nagrywam. Kiedy co mamy za dzień? Czwartek rano. Chciałem wczoraj nagrać wam film, ale ci co widzieli shorta, to widzieli co tu się działo. O godzinie 18 zrobiło się ciemno jak wiecie gdzie, w czterech literach. Nie było szans nic nagrać. Powiem tak, wiało. Pizgało, grzmiało, no czysty taki Armagedon, ale jak widać namiot stoi, nie ten poranny namiot, tylko mój bunkrowy namiot stoi, także jest dobrze, mówią, że wiecie, porwanego już nie porwie, nie? Złomu i tak by mi nie zebrało, ewentualnie jakiś karton by gdzieś poleciał, czy garnek, a reszta jest tu wytrwała, no dzisiaj zapowiadają też jakieś burze, jakieś inne chuj, wiesz, jakieś inne Armagedony, no mam nadzieję, że tam u nikogo się jakaś krzywda nie wydarzyła, że wszyscy cali, że zniszczeń nie ma, no i nie będzie, no chciałem się pochwalić, wczoraj złomem nie udało się, także mówię, robię to z samego rana. No ci co widzieli szorcika, to wiedzą, że Jacek nie popuściłby czegoś takiego. Zabrałem tą skrzynkę narzędziową. Nie ma sygnatur, bo zdarzały się z sygnaturą albo osowca, albo z kuźni. No nie wiem, czy to jedno i to samo, czy nie. Mniejsza z tym. No szafeczka, piękna sztuka, aczkolwiek zamek z pewnością nie jest oryginalny, bo ktoś tam wsadził patent taki drzwi. Sorry. Patent taki, wiecie, typowy od drzwi, coś takiego, ale zobaczcie, nie wiem gdzie widzicie, ale zobaczcie, na klucze, tu ta szafka powinna być skompletowana, na śrubokręty, na inne pierdoły, na jakieś tam, nie wiem, młotki, klucze, na wszystko, na narzędzie, typowe takie narzędzie PRL, tam jest na nasadki, czy na inne takie tam też rzeczy. Fajna sztuka, niby jest, niby ją widzicie, a tak naprawdę jej już nie ma. Podejrzewam o tej porze, jeżeli oglądacie film. No fajna sztuka. Powiem wam, za każdym razem zabierałem. Za każdym jednym razem, jak widziałem taką szafkę, nigdy nie miałem większego problemu z wypchnięciem jej dalej, jakby to powiedzieć. Ja osobiście nie mam takiej szafki, bo mam malutki garażyk, więc nie jest dla mnie, ale jej już nie ma, także tutaj tematu nie ma. Fajna sztuka. Wiele osób twierdzi w dalszym ciągu, że to jest złom. Dobrze, bardzo dobrze. Ja się cieszę z takiego powodu, że dużo osób myśli, że to jest złom, pomija, zostawia. Niech tak będzie, niech tak się dzieje. No co zresztą fantów? No, trafi coś tutaj na tą półeczkę, także jest tak, jest super, nic nadzwyczajnego, ale jest coś, co po prostu co mnie cieszy, coś, co zostawię dla siebie, także od razu o tym wspominam, co by nie było. No co mamy, ja pokażę wam to szybko z ręki, bo ja zaraz do pracy spadam, także taki sensik przed pracą. No kawałek płytki z jakiegoś tam, nie wiem, wzmacniacza, ona była, ja wzmacniacza nie popsułem, ona tak po prostu była, tylko grzechem byłoby nie zabrać, 5 chyba 20 albo 5,30 za kilogram na elektropace, TC to zbieram, no bo to klasa C zbieram, jakby to powiedzieć, dla siebie, a płytki tegoż to oto typu, czyli komputerowe, no te są takie droższe, powiedzmy, bo dwa razy BGA, to są jedne z droższych płytek na elektropace, ale u mnie to jest surowiec wymienny, jakby to powiedzieć, materiał wymienny, czyli taki pieniądz plastikowy, który idzie na wymianę. Wspominam często o tym i będę o tym wspominał, wymieniam się z kolegą Tomkiem na inne różne fajne gadżety i wiem z pewnych źródeł, jak to przychodzi powiadomienie, że dwie paczki od Tomka są u mnie w drodze, do mnie w drodze, także myślę, że jutro zobaczycie. Będę trzymał was z niepewności, ja je z pewnością odbiorę dzisiaj, ale wy zobaczycie dopiero jutro, co w nich będzie, może być fajnie. Może być grubo, może być kozacko.
Raczej tak będzie, bo Tomek nie szczędzi, nie szczędzi, nie szczędzi materiału. U niego zawsze jest pełno. No zobaczcie ten taboret. Zobaczcie ten taboret. Ja jak go zobaczyłem na złomowisku, byłem niemal pewien, że to jest taboret z lat 30. Tak zwany Rowak. No, troszkę się pomyliłem. Powinna, jeżeli to jest Rowak, to powinna teoretycznie być tutaj sygnatura, bądź na którejś nodze. No niewykluczone, że tam gdzieś jest pod tą farbą, ale jeżeli to nie jest Rowak, to z pewnością jest to coś wzorowane na nim. Jakiś PRL, wczesny PRL, może coś jeszcze starszego, nie jestem pewien, ale powiem wam tak, że Rowak to już jest kilka ładnych stówek, także warto zwrócić uwagę na coś takiego. Mimo iż jest bez siedziska, siedzisko dorobi się, to nie sztuka. Bardzo wygodny taki taborek, jakby to powiedzieć, warsztatowy, no taki tripod. Fajna sztuka, naprawdę, no może cieszyć takie coś, może cieszyć naprawdę. No nie wiem, co tak sobie myśleć. No szkoda, że nie wiem na sygnatury Rowaka, bo to mówię, tam nawet sklepy internetowe po renowacji to wystawiają od 1000 do 2000, no to także, no, na takie coś warto zwrócić uwagę. No i dobra, reszta gadżetów też pokażę wam z ręki. Taka spiołka z Neptunem, można na Neptunie gasić faję na Neptunie, to będzie dobra. Taka malutka spiołka, to bardziej chyba kolekcjonerska, gdzieś tam pamiątka z Gdańska. Taki malutki gadżet, powiedzmy, że na politarg. Piłkę do drewna. Ona miała wysięgnik aluminiowy, ale on miał chyba ze 3-4 metry, to go tam nie zmieściłem do bagażnika, więc tylko wykręciłem sobie piłkę. Na ostatnim pchni targu sprzedałem identyczną za 20 zł, także, no także wiecie, o co chodzi. W stanie, powiedzmy, że bardzo dobrym, bo jakiejś tragedii na nim nie widzę. Takiego wziąłem młota, prawie 8 kg, no, na tej mojej dziwnej wadze lekarskiej, na elektronicznej pewnie by tam pokazało trochę więcej albo trochę mniej. Moja waga waży precyzyjnie, ta waga waży niemalże precyzyjnie, wahnięcie ma 10 do 20 gram, znaczy 10 w tą, 10 w tamtą, tak mniej więcej. No wiem, co mówię, wysyłam paczki do Elektropaki czy do Metaleo, to sobie ważę właśnie na tej wadze i wszystko zgadza się jak najbardziej. No prawie 8 kg, no młotek, no to... No dobra, co tu więcej o młotku gadać, kawał byka. Nóż Gerlachowski, taki czarny bakielit, fajna sztuka. Dwa dłutka bez czonków. Zbieram kolejną porcję, poprzednie wszystkie sprzedałem na pchnim targu za cenę, powiedzmy, że zadowalającą mnie, także jest ok, warto zbierać i takie dłutka. Tarnik do drewna, ten wygląda jak byłby, kurczę, nigdy nie użyty, musicie mi uwierzyć na słowo, mimo tej jakiejś tutaj korozji, bardzo ostry, no nie ma rękojeści, czy jak to tam zwał, ale dalej jest tarnikiem bardzo dobrym do drewna. Wpadł też mały ścisk, taki stolarski, ślusarski, no mniejsza z tym, ścisk to ścisk, tego nigdy za dużo, warto zabrać coś takiego. Mam piękniutki, malutki ośnik. Nie wiem, czy tam gdzieś znajdę sygnaturę. Musiałbym go przeczyścić. Myślę, że coś tam gdzieś tam może się uda wypatrzeć. Jeżeli nie, no to nie. Ale dalej jest to piękny ośnik. Także to jest minimum 20 zł. Kolejne. Taki fajny kordzik, zobaczcie. Niby to jest tam, jakby to powiedzieć, niby z roga, niby z kości, niby z czegoś. Nie wiem, czy to nie jest jakaś żywica, czy to jest... Czy może to był jakiś róg. Widać, że lekko pęknięty. Taki, no taki, wiecie, bardziej tam ozdobny, no chociaż nie wiem, no ale na pewno, chociaż nie wiem, ale na pewno ozdobny, ale dalej jest to fajny gadżet na pchli targ, ludzie lubią takie rzeczy. No i coś, co zostawiam dla ciebie, zobaczcie, no ktoś mnie znowu szpeta podrzucił, ja przecież nie palę. Piękny, stary,
żeliwny dziurkacz do papieru tektury, czy czego tam jeszcze inny z pajęczyną ze średniowiecza. Fajna sztuka, działający, sprawdzałem, wszystko jest ok. Gadżet na półkę jak znalazł, tylko na tej półce już brakuje miejsca, a nie chcę dowalać tutaj kilogramów, także na razie gdzieś go po prostu postawię sobie na dole, niech sobie stoi. Nie chcę dowalać kilogramów, bo to już się robi mocno niestabilne. No, wspominałem o tym regale i z pewnością on tutaj kiedyś stanie, nie ma bata na to. No i dobra, jeszcze raz, niby mało, ale się cieszę się, że mam coś to będzie użyteczna rzecz jak najbardziej, troszkę gadżetów, troszkę elektroniki, no i taborek, który nie jest robakiem, ale dalej przypomina robaka, także jest fajnie, ja się bardzo cieszę, a tymczasem co, trzymajcie się i pamiętajcie, że jutro będą paczuchy, może jakiś złom ze złomowiska, także wypatrujcie jutrzejszego odcinka, trzymajcie się, na razie, miłego dnia, heja!